jedna rzecz, drodzy Państwo, jest z tego, co widzę, jest nierozsądna, że się trzyma kieliszki puste. Życzę wszystkim, żeby te kieliszki, żebyście mieli napełnione przez całe swoje życie. Jeżeli dojdzie do pobicia rekordu, to mamy dodatkowe pudełko kieliszków. Bez treningu u nas w ogóle to nie ma szans na pobicie rekordu. Tu jest poważny trening. Jak Państwo obstawiają? Będzie 28, 27, 30? I on w tym tempie te kieliszki będzie, proszę Państwa, dokładał, tak? Tak, tak. Tutaj widzę, najmocniejsi kibice są. Małżonka. Nadmienię tylko, że Państwo Jakimowicz, tutaj mistrz i małżonka, obchodzą dzisiaj na naszym balu 11. rocznicę ślubu. Proszę Państwa, idziemy na rekord. No to mamy chyba po 30. Ile mamy? 30! Pobił życiówkę! Życiówka pobita, proszę Państwa, już! Mamy kolejne pudełko? Pudełko? Czy ktoś może skoczyć do żabki po kieliszki? Bo nam zabraknie za chwilę. Nie przewidzieliśmy, że to pójdzie tak daleko. A pan mówi, trzymaj pan, nie puszczaj pan, dopóki zdjęcia nie zrobię. Ile? Puszczaj pan. Ile? 42, proszę Państwa. I uwaga, Janek, bo na naszych oczach się dzieje rekord. Janek. 46. Mamy rekord Polski, proszę Państwa. Tutaj w Karlostilu, na plastrach miodu, rekord Polski jest już pobity. Ale kieliszki jeszcze nie. Trzecie pudełko. Brawo! Proszę Państwa, ile? Jaki ostatni wynik? 47 kieliszków w jednej ręce. Wielkie brawa. No to mamy mistrza.